Puchar Ligi to rozgrywka, którą bardzo kochają kibice wszystko za sprawą niespodzianek, które właśnie tu lubią się zdarzać. A zdarzają się dosyć często, nieraz nie dwa faworyt przegrywał z teoretycznym outsiderem. Tym razem na boisko przy oglądaliśmy spotkanie pierwszej rundy pomiędzy Wapko Zawory a Okręgową Radą Adwokacką. Rozpoczęło się od prowadzenia Wapko już w szóstej minucie. Bramkarz rywali z rzutu wolnego pokonał Łukasz Kotula. Worek z bramkami rozwiązał się po przerwie, rozwiązał się dla Okręgowej Rady Adwokackiej w 27. minucie do wyrównania doprowadził Aleks Liniewicz, wykorzystując podanie Bartosza Jaśkowiaka. 180 sekund później było już 2 do 1 dla Rady. W roli głównej znów wystąpił Jaśkowiak, który tym razem trafił do siatki. Na samym finiszu spotkania jeszcze dwa gole dla Okręgowej Rady Adwokackiej, która wykorzystała fakt, że przeciwnik rzucił się do odrabiania strat. Gdy Wabko próbowało doprowadzić do wyrównania, Rada potrafiła zadać dwa ostateczne ciosy. W 38 minucie na 3 do 1 podwyższył Tomasz Kaczorowski, a w ostatnich sekundach spotkania wynik meczu ustalił Sebastian Słomiński, okręgowa Rada Adwokacka wygrywa i awansuje do kolejnej rundy, w której zmierzy się z AC Polanka.